No to czas wracać. Pobyt jak najbardziej udany. Bo chyba nasz najbardziej leniwy pobyt ze wszystkich. Ale jak widać, ta pogoda tak naprawdę tylko do tego dawała wenę, tak? Zanim jeszcze wyjedziemy z tych pięknych, słonecznych Kielc, czas śniadanie, obiad zaliczyć w naszej ulubionej pizzerii Kilo Mąki. No a później wracamy do domu. Tak? To co, pani Karolino? To jedziemy. Z pamięci? No to już jest gorąco. Z pamięci to ja chyba nie chciałbym jechać. Fakt. Ja też nie. Mamy 22 minuty do otwarcia naszego lokalu. Jest także bardzo wolno. Bardzo wolno. Bardzo, bardzo, bardzo wolno. O! O, dostaliśmy odpowiedź. Dobra, może później idę. To ja przejadę przez osiedle sobie przy tym na spokojnie. Także tak, do widzenia. Elegant, jak to szło? Elegant co? Apartment. Elegant Apartment Warszawska. Tak. Tak. Mają chyba z 6 czy 7 tych lokali na... Gdzie mam na... Coś mi strasznie szyby parują. Dobrze. To musimy tu 9 minut będziemy wymieniać. Tak szybko? Najdłuższą trasę wezmę. 12. No dobrze, to ja sobie tutaj pojeżdżę po osiedlu trochę, co? Dobrze. Widzimy sobie osiedle. Okej. Okay. No to jak będziesz już się nudził, to wtedy wyznać nawigację. A powiedz mi. No nie wiem, ale. Co my będziemy. Robili do 17? Tak. Mam jeszcze zapiekanki, zapsy słynne radomskie w planach. Aha. Co? Dziwny zapach. Z samochodu, bo może ten będzie mi śledził teraz wszędzie. No na luzie chyba zjemy sobie, prawda? Nie? Tak, nie będziemy się śpieszyli kompletnie w tym. O, tu jest ta rzucaczka. Może będziesz miał ten patę. Ojej, Koko, ja jestem tak skawowany, że ja nie chcę już dzisiaj chyba nic pić ciepłego. Ja wierzę, że nie piję nic ciepłego nigdy praktycznie. Racja. Trochę tak. 4 kawy z rana. Naprawdę były 4 aż? Naprawdę były aż 4. Pod rząd. Z odstępem 5-minutowych czy 10 max. Nie czuję w ogóle, że jestem jakoś bardziej pobudzony niż normalnie. Także albo kawa jakaś była przestrzelona, zwietrzona czy coś, albo po prostu... No nie jestem podatny na kofeinę. Znaczy ja bardzo wiem, że na amfetaminę jestem, ale z kokainą... z kofeiną. Boże, kląta już mi się język. Z kofeiną... Nie wiem. Znaczy nie, wiesz co, kiedyś piłem 3-2 w jednym, takie wiesz, śmieciuchy. To jest dedent? Nie. A nie? Co tu się porobiło, powiedz mi? Co oni w ogóle porobili? Czemu to jest tak ciasno? Dobre pytanie. Nie, tam jest przy... Ja wiem, tylko że co tu się w ogóle podziało? Czemu on jest na samym rogu praktycznie z tym samochodem? Pogoda jest po prostu typowo jesienno, późno jesienna taka. Drzewa się jeszcze trzymają na tych... chciałem powiedzieć, liście się trzymają. Drzewa się na liściach trzymają. Wczoraj wieczorem jeszcze żeśmy pobłądzili trochę po tym osiedlu. Tędy żeśmy raczej nie szli. Nie dokończyliśmy tego wspaniałego filmu. A tak, nie był wcale wspaniały. Smuteczek. Słucham? Smuteczek. Smuteczek, że go nie dokończyliśmy? Tak. Ojej, jak go najadę, jedziemy już do tego, będziemy... Open the door! Open the door! We're starving! Dobra. Tak czy nie? Tak. Gorąco się strasznie robi. Czy ty też masz takie wrażenie, że się gorąco strasznie robi? Okej. Nie, po mojej części nie jest. No dobrze, kieruj się na wschód, tak jak tu idą. Za 300 metrów skręć w lewo. Mhm. 300
metrów jest obolona, nas będzie chciało odkręcić w lewą stronę. Ty, jakaś mi się dziwna ikonka pojawiła. A, że jest mroźno. Pierwszy raz widzę śnieg ikonki. Czyli nie. Śnieg ikonki, ikonkę śniegu. Czekaj, 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 czekaj. Czy ja jeździłem tym samochodem już w zimę? W zimie. W zimę? W zimie. W zimie? W zimie. Nie, to jest warszawsko-radomskie jakieś po prostu. W zimie? Mhm. Czy w zimę? W zimie. W zimę. W zimie. W lato. Tak też mówisz. Chyba co, to jest bez sensu. A jak się mówi w lato? W lecie. W lecie? A jak? W lato. Nie! W lato. W lecie. W jesień, w zimę, w lato i w wiosnę. Jezu, ja jestem. Dlaczego? Jezu, wy macie zagwarę rzeszowską, ale... Nie rzeszowską, cała Polska mówi dobrze, tylko oprócz Radomia i Warszawy. A w Warszawie też tak mówią? Tak, warszawiacy, tacy z krwi i kości tak mówią. Skręć w prawo. Następnie skręć w prawo. Ale tacy wykształceni. Nie chcę tędy, wiesz co, wiem, ale ja nie chcę tędy jechać. Jedziemy w prawo, sobie tak jak szliśmy wczoraj spacerem, bo tu mi tędy szliśmy. No ale właśnie nie mamy tutaj teraz. W prawo? A, dobrze. Okej, okay, no to się zgodzę z tym panem. Strasznie rzuca. Nieprawdaż? Prawdaż. Jezu, ale niebo takie piekielnie puste, no nie? Tak jak czyściec wygląda. Może jesteśmy w czyścicy? To tak to można. No jak możemy zostać troszeczkę jeszcze dłużej? Tak. Jest pizza, spał się, dobra. Kawy. Książkę? Jak? Słucham? Ale jak? Kiedy? No, w sensie, że jak muzyka grała, ja się krzątałem po pokoju? Tak. Tak, bo ja troszkę chyba łatwiej mi się skupić. Tak? Niż no... Zresztą trzeba to ćwiczyć, tak? Znaczy, nie masz, że nie problem... Znaczy tak, problem z koncentracją, ale z podzielnością uwagi też mam. Ja mam... Ja lubię się wtopić. Wiem, ja mam... Co innego, jakbym czytała jakąś naukową książkę, wiesz. A to jednak jest chyba proza, tak? No to... Nie musisz tak każdego słowa. Jest mi naprawdę gorąco, ja jestem nieprzyzwyczajony w kurtkach jeździć. Zabiorę tobie też temperaturę. Dobrze, dobrze. Proszę, ile samochodów pod Media Markt. Tak. Wczoraj pusto, nie? Pusto, tak. Co lepszego robić w taką pogodę? Siedzieć w domu albo iść na zakupy? Tak. No ta pogoda jednak nie zostawia zbyt dużo opcji. Albo do kina iść. Tak. Szkoda, że... Za 300 metrów na rondzie drugi zjazd. Za chwilę. Mam 15 minut. Mam 15 minut do punktu. Tak. Tutaj pokazuje, że za 5 będziemy. Dzisiaj lodów. Ja jestem strasznie najedzony koko. To dobrze, bo mi też się nie chce. Gdzie idziemy? Który to jest zjazd? Drugi. Dobra. Raz, dwa. Ło. Za 200 metrów skręć w zjazd. Co to znaczy? Nie wiem, co to znaczy, ale jedziemy do jakiegoś kieleckiego downtown. Skręć w zjazd. Okej. Okay. A, po prostu chyba tam. Co to, korki w niedzielę? Ty zobacz, jakie korki są. Co tu się porobiło? To jest ten zjazd właśnie. Którą stronę mamy? Jest wypadek mamy chyba jakiś. Prosto. A da się stąd prosto jechać? Tak, nie trzeba. To czemu wszyscy stoją na tym pasie?
pas środkowy ma takiego, co ten nasz pas nie ma? To, że tam trzeba być na nim, żeby jechać prosto chyba. I w lewo. W lewo, bo są dwie nitki. Może możemy jechać jakąś drogą okrężną. Możemy, owszem. Nie śpieszy nam się nigdzie kompletnie. Możemy. Chciał kurtkę zgubić. To tobie nie jest naprawdę gorąco? Nie. Znaczy jest mi ciepło, tak, ale nie aż tak, żebym się stresowała. Myślę, że... To zrozumiałeś się. Nie, spoko. Jak to było, w Kielcach... nie można kurtki ściągać w czasie jazdy? Tak. Pewna osobistość, którą pozdrawiam serdecznie, napisała, że nie wolno ściągać kurtki podczas postoju, czy puszczać to... kierownicy pewnie nawet nie powinienem. No. Bardzo chciałbym zobaczyć nagranie, jak ta pani jeździ. Może się doczekamy. Kasia, bardzo bym chciał zobaczyć. Jeżeli będziesz miała gdzieś przypadkiem pasażera, który by nagrał, to chętnie zobaczę. Jestem na pewno daleko od jakiegoś dobrego kierowcy regulaminowego. Powiedz mi, jak to wygląda nasze rondo z przodu? Jest prosto. Jezus, nie widzę. Słuchaj, możesz skręcić w prawo spokojnie. Tak? Bo mamy to... Podobny czas mamy. Ale jest, to jest prosto chyba, czy nie? Nie. No jak, są dwie strzałki. To ja to jest w ogóle cały czas jakaś taka dziwna ta sytuacja. Dobra. Czemu wszyscy stoją u środkowych? A, dobra. Nie, no można prosto tu jechać przecież. Nie można. No jak nie? Tę strzałkę masz tylko w prawo. A dobra, to jedziemy w prawo w takim razie. No i fajnie. Nie wiem, co tu się porobiło. Widzę. Pamiętam, jak tam wracałem do samochodu. Dokładnie tymi przejściami przechodziłem. Lata temu. Zamówiłem w ogóle preorder płyty. Jakiej płyty? Wiesz co, nie wiem jak się nawet to wymawia dobrze. Ascension of the Watchers. Ascension się pisze. Ascension? Nie, a... Nieważne, w każdym razie tam jest wokalista zespołu tego, co ci mówiłem, że w Carmagedonie piosenkę, nie piosenki, a do Carmagedona robił, tak? Soundtrack? Tam piosenkę czy kilka. Burton Sibel i on zespół jakiś tam z innymi ludźmi założył. Kieruj się na południowy zachód. Co tu się porobiło? Ty, jak straż pożarna i... Zobacz, jak to się pokorkowało. Słuchaj, za 900 metrów będzie na lewo skręcać. Dobra. Po naszym ostatnim spotkaniu zrobiłem tego preordera, wiesz? Aha. 20 zł. Co prawda takiego późnego, jak oni już uzbierali, wiesz, pieniądze, żeby w studio nagrać. Tak. W studio powiedziałem, prawda? Tak. Za ile metrów? Na tych światłach jeszcze jedziesz prosto. Super, bo tutaj nie chciałem korkować też całą resztą. Dopiero na następny. Chociaż tutaj też można. Czemu Kielce są takie skorkowane, powiedzmy? Nie wiem. Dzisiaj. Targów raczej chyba nie ma żadnych, mi się wydaje. Ale jest po prostu masakra. Pogoda plus niedziela handlowa. O, może tak. Mam nadzieję, że ten, że lokal nasz będzie w miarę. Tak, bo jest 12, to jeszcze wiesz, do obiadu to spokojnie 14-15 będą mieli taki, wiesz. A takiej pogody jeszcze nie mieliśmy. Czy mieliśmy? Czuję się, że jestem jakiś taki niespokojny w środku, jakby ktoś mnie podwoltował. Ciekawe czemu. Ciekawe czemu. Nie czuję się pobudzony, czuję się po prostu taki, nie wiem, wewnętrznie... Może tak po prostu na ciebie wyglądał. Śrubowany. Tak mi się
się... Ta częstotliwość tego światła nie jest prawidłowa. Nie i... To jest coś uszkodzone. Wiesz, że amerykańskie samochody mają cały czas zapalone? Te boczne światła? Nie. One chyba tylko się właśnie wtedy mrugają, jak... Jak skręcasz? Tak to masz cały czas zapalone. Mhm. Kiedyś to chyba było niedozwolone, teraz nie wiem czy... Wiem, że ten ma niezłą dyskotekę. Piłaś kiedyś 4 kawy pod rząd na śniadanie? Myślę, że wolałbym być bardziej głodny na tej pizzy niż jestem. A to pewnie przez kawę. Kawa chyba hamuje głód, no nie? No po prostu, że z mlekiem wypiłeś, tak? Z dużą ilością mleka. No to tak jakbyś wiesz. 3-2% to jest dużo tłuszczu. Jest. A nie zbierają tak źle te wycieraczki, no nie? Dużo tłuszczu, tak się mówi, bo to jest najbardziej tłuste mleko, tak? Mm-hmm. Nie taki... ma bardziej tłustego. Jest, można dostać takie niby dla dzieci 3 i 6. Aha. Ale i tak naturalnie mleko jest, ma więcej tłuszczu, bo to je po prostu odwirowują, tak, wiesz? Zresztą się miesza te mleka różne i tam... to też zależy od pory roku, od stanu zdrowia krowy, ale 3% ponad, wcale nie jest dużo tłuszczu, może kupisz chipsy, to tam sobie porównaj ilość tłuszczu na przykład, tak? Ile procent tłuszczu w chipsach, czy w orzechach, czy no czymkolwiek, tak? Czy w pizzy, którą zjemy niedługo. Chciałem powiedzieć, ale się zawiesiłem, ale ten światło sobie włączy. Za 600 metrów jedź na prosto. Nie wiem co. Bo ja źle się rozpadało, nie? Tak. No, bulwa. Bulwa, bulwa, bulwa. I to taka bulwa, że się jej nie da ominąć. Jechali, to nie wiem, czy to jest ta porodówka, czy coś, od Huety, gdzieś. Nie się wydaje. Wydaje mi się, że chcemy się pojeździć po śniegu. Jeszcze troszkę trzeba poczekać. Tylko wiesz, nie chciałbym takich super gigantycznych mrozów, chcę takich, żeby był ładny śnieżek. Dużo śnieżku takiego komfortowego, nie zawalającego drogi. Prywatna własność wspólnoty mieszkaniowej. Tak. Nie poznaję kompletnie drogi. A, nie. Będę nam prowadzić. 180 metrów skręt w prawo. My chyba dojeżdżamy do tej kotego szlaku. W prawo. Skręć w prawo. Że tutaj w prawo? Tak, zachodnio. O tu? Tak. Tu? To jest jakiś parking, czy co to jest? Tutaj wjeżdżamy. Gromada? Aha, z dziwnym tym prowadzi. Dziwnie, dużo powrót po lewej, jakie bezpieczeństwo. Wiem. To jest w ogóle, wiesz, wyjedziemy pod bramę. Skręć w lewo. Tu w lewo. Wiesz, gdzie jesteśmy? Nie za bardzo. To
tutaj zaraz no. poprawię, zobaczysz ten brzydki budynek. No, Za 400 metrów skręć w prawo. Tak, w prawo, a nie prosto? Jeszcze zaraz. Te 400 metrów to jeszcze kawałek. To jest tu już koko, patrz. Tak, to właśnie. Prosto powinniśmy jechać. Jeszcze jedziemy prosto. A, dobra. No i dobrze, minęliśmy tam ten paskudny korek. Tak, właśnie dlatego tak nas prowadził. Dobrze, jesteśmy na miejscu praktycznie. Za 3 minuty otwierają. Ja, za 3 minuty to my będziemy akurat potrzebowali już piersi w kolejce. Nie róbmy z siebie aż takich tych. Głodomorów? Ja nie jestem w ogóle głodny. Może powiedzieć, prosimy jeszcze chwileczkę na zastanowienie. Mimo, że wiemy, co my chcemy. Tą pancetę. Pinchetta? Pancetę. Pinchetę poproszę. Pinciato. Italiano pinciato. Por favor. Dwa języki. Nikogo nie ustępujemy? Nie, dwa języki ci się pomyliły. Tak? Tak, por favor to chyba po hiszpańsku. No dobrze. Ja jestem multicultural, więc... Tu nie? Nie. Skręć w prawo. Następne. Miejsce docelowe będzie Chciałbyś kiedyś się samochodem rajdowym ze mną przyjechać? Muszę opowiadać teraz? Tak. Naprawdę takim, wiesz, rajdowym i po jakichś takich offroadach naprawdę na maksa. Z klapce, z kaskiem. A obiecałbyś, że wyjdę cało z tego? Nie wiem, bo ogólnie ponosi mnie często w rowach ląduje. No właśnie. Ale sądzę, miejsce docelowe jest po lewej.